Rozdział 6, pierwszy list do Koryntian, komentarz. Werset 1. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Wcześniej apostoł zajmował się niemoralnym stanem wierzących w Koryncie. Teraz podkreśla, iż sprzeczne z naturą chrześcijanina jest uciekanie się do świeckich sądów w celu rozpatrywania sporów i konfliktów pomiędzy braćmi. W mocnych słowach gani brata mającego coś przeciwko innemu bratu, decydującego się na sądowe rozstrzygnięcie sprawy przed niewierzącymi, zamiast zwrócić się do świętych. Gdy mówi o świeckich sądach jako o niesprawiedliwych, postrzega ludzi tego świata z punktu widzenia ich nieuporządkowanej relacji wobec sprawiedliwego Boga. Werset 2. Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Aby wyraźnie przedstawić absurdalność takiego działania, apostoł chce doprowadzić Koryntian do rozważenia swojego postępowania w perspektywie przyszłego świata. Wierzący ci wiedzieli bowiem, że w dniu powtórnego przyjścia Chrystusa, gdy będzie On panował nad światem i aniołami, będą złączeni z Nim również Jego święci. Jakże absurdalne jest zatem szukanie rozstrzygnięcia sporów pośród tych, których ostatecznie sami będziemy sądzić. Wersety od 3 do 4 rozdziału 6 pierwszego listu do Koryntian. Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy w zborze się nie liczą? Większość wiernych tłumaczeń podaje to zdanie w trybie rozkazującym, a nie pytającym. Wtedy brzmi ono: to powołujcie na sędziów tych, którzy w zborze mają na przykład Biblia Brzeska, 1 Koryntian, 6 rozdział, 4 werset. A tak, jeśli macie sądy około tych rzeczy, k temu żywotowi należących, posadźcież na to ty, którzy są podlejszy w Kościele. Zrewidowany przekład gdański. Wy zaś, gdy macie sprawy o rzeczy doczesne, tych, którzy są wzgardzeni u zboru, sędziami czynicie. Tłumaczenie wersji Darbiego ma tak jak Brzeska. Jeśli macie osądy dotyczące spraw tego życia, posadźcie tych, aby osądzili, którzy mają małe poważanie w zgromadzeniu. Albo to powołujcie na sędziów tych, którzy w zborze mają niewielkie poważanie. Następnie apostoł przedstawia bezcelowość zwracania się do świata. Argumentuje to tak: skoro święci będą pewnego dnia sądzić zarówno świat, jak i aniołów, to rzeczą oczywistą jest, że muszą być zdolni do tego, aby rozstrzygać stosunkowo błahe problemy codziennego życia. Nawet najmniej poważani w zgromadzeniu bracia są w stanie decydować o istniejących sporach. Do wykonywania tej czynności nie jest potrzebna wielka duchowość bądź szczególny dar, lecz raczej zdrowy rozsądek i rzetelność. Wersety od 5 do 6. Pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 6.
Mówię to, aby was zawstydzić. Czy nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi. Słowa wypowiedziane przez apostoła do Koryntian miały służyć ich zawstydzeniu. Fakt powoływania się przez nich na orzeczenia świeckich sądów zdaje się dowodzić, iż pomimo całego poznania i darów, którymi się chlubili, nie było między nimi żadnego mądrego, który potrafiłby rozstrzygać tak błahe sprawy. I tak oto brat z bratem stawali przed świeckimi sądami, przed niewierzącymi. Rzeczą oczywistą jest, że apostoł mówi tutaj o sprawach, które nie muszą być przedstawiane całemu zgromadzeniu, lecz mogą zostać rozsądzone przez pojedynczego mądrego. Wersety 7 i 8 pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 6. W ogóle już to przynosi wam ujmę, że się z sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie, i to braciom. Po osądzeniu światowego sposobu działania wierzących w Koryncie, apostoł przechodzi do ich niskiego stanu moralnego, który prowadzi do takiego postępowania, tak jak się to często zdarza, za nieodpowiednim działaniem stoi niewłaściwe usposobienie oraz lekceważenie zasad Bożych. Najwyraźniej Koryntianie nie byli gotowi, by znosić niesprawiedliwe traktowanie lub też cierpieć dla Chrystusa. Wręcz przeciwnie, gdy udawali się do sądów, naciągali prawdę ku swej własnej korzyści. Gdzież więc były ich wytrwałość i cierpienie w imię sprawiedliwości? John Nelson Darby powiedział kiedyś tak: Koryntianie nie pozostawali w tyle, jeśli chodzi o dary łaski, ale nie czynili postępów w samej łasce. Oraz, jeśli miałbym wybierać, to doprawdy wolałbym zatrzymać na sobie charakter Chrystusa niż mój własny płaszcz. Zwykle jesteśmy zdolni nadzwyczaj szybko okazywać nasze zdenerwowanie, gwałtowność i impulsywność, gdy tylko zauważamy, że padamy ofiarą nieuczciwych machinacji. Jeśli jednak tak się zdarza, to udowadniamy przez to tylko, że prędzej jesteśmy skłonni do wyzbycia się charakteru Chrystusa niż do rezygnacji z naszych pozornych praw. Wersety 9 do 11 pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 6. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Teraz apostoł zaczyna mówić o przyczynach prowadzących do takiego rodzaju procesów prawnych. Podaje pełen powagi opis zła i zepsucia w Koryncie, po czym mówi: a takimi niektórzy z was byli. Cudowna łaska potrafi wyrwać nas ze stanu duchowej degeneracji i oddalenia od Boga oraz połączyć z Chrystusem, przenosząc do najwyższego miejsca chwały, do domu Ojca. Święci w Koryncie znajdowali się kiedyś w tak złym stanie i w szczególny sposób byli narażeni na niebezpieczeństwo, by nie trzymając się mocno Chrystusa, popaść w kultywowanie dawnych nawyków. Jak wiele rodzajów zła by nie wymienił apostoł,
Musi jednak powiedzieć, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni. Mówiąc o Koryntianach jako obmytych, nie ma tu na myśli tego, że pamiętali o stałej konieczności przykładania miary słowa, przez które zostają usuwane codzienne zanieczyszczenia okradające wierzącego ze społeczności z Chrystusem, co w sposób obrazowy przedstawione jest w obmyciu nóg w Ewangelii Jana 13 rozdział. Tu wskazuje bardziej na dzieło Ducha w Nowym Narodzeniu. Ta rzecz dokonała się jeden raz na zawsze. Możemy to przeczytać w Hebrajczyków 10 rozdział 14 wiersz. Przez nowe narodziny została podarowana nam nowa natura, która wzbrania się przed nieczystościami ciała starej, zmysłowej natury. Uświęcenie prowadzi nas jeszcze dalej. O ile poprzez obmycie jesteśmy odłączeni od nieczystości ciała, to poprzez uświęcenie zostajemy odłączeni na wyłączną własność Boga. Inne fragmenty Pisma, na przykład Ewangelia Jana 17 rozdział 19 werset i 1 Tesaloniczan 5 rozdział 23 werset, mówią o postępującym uświęceniu. Kiedy to wierzący coraz bardziej oddaje się sprawom Bożym. Tu jednak mowa jest o odosobnieniu w pełnym tego słowa znaczeniu. Czytamy o tym również w liście do Hebrajczyków 10 rozdział 10 werset. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Kamień wydobyty raz z kamieniołomu jest od tej pory już na zawsze od niego odłączony, pomimo że ostatecznie może być jeszcze obrabiany i ciosany, aby stał się odpowiedni do zamiarów mistrza. Poprzez usprawiedliwienie dusza zostaje uwolniona od oskarżeń przed Bogiem. Podstawą tego jest dzieło Chrystusa. Poprzez Ducha Świętego te wzniosłe i wielkie prawdy stają się własnością naszych dusz. Wersety 12 do 20. Pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 6. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się w niczym zniewolić. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów, ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś jest nie dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. A Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesi przez moc swoją. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym duchem? Przepraszam, jednym ciałem? Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Ponieważ posiadamy nową naturę, jesteśmy odosobnieni, odłączeni dla Boga i usprawiedliwieni, oczyszczeni z win powodowanych naszą grzesznością. Apostoł przypomina, że nasze ciała należą do Pana. Z jednej strony starajmy się, by nie używać ich do zaspokajania naszych cielesnych żądz, z drugiej zaś chciejmy posługiwać się nimi do wysławiania Boga. Werset 20. Wszystko, apostoł mówi,
tutaj o jedzeniu i naturalnych związkach jest dozwolone dla chrześcijanina. Pomimo to jednak musimy być ostrożni, ponieważ choć wszystko jest dozwolone, w żadnym wypadku nie wszystko jest pożyteczne. Istnieje niebezpieczeństwo, że korzystając z rzeczy samych w sobie jak najbardziej właściwych, damy się im zniewolić. Apostoł odnosi to szczególnie do pokarmów. Dla ciała są one konieczne i odpowiednie dla zaspokojenia naturalnych potrzeb. Dlatego też mamy prawo, aby je spożywać. Jednak istnieje możliwość, że będziemy wykorzystywać je w sposób nieumiarkowany i staniemy się niepohamowanymi żarłokami. Następnie apostoł zaczyna przedstawiać to, co nie jest dozwolone ciału – grzech. Przypomina nam, że ciało jest dla Pana, a Pan dla ciała. Wskazuje również na znaną nam prawdę o tym, że nasze ciała przeznaczone są do wzniosłej chwały, gdyż jak Bóg wzbudził z martwych Pana Jezusa, tak samo wzbudzi nasze ciała poprzez swoją moc. Co więcej, nasze ciała są członkami Chrystusa. Kto zaś należy do Pana, jest z Nim jednym duchem. Apostoł nauczył się tej prawdy w trakcie swojego nawrócenia, kiedy to Pan powiedział do niego: czemu mnie prześladujesz? Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, 4 werset. Dotykać ciał świętych oznaczało targnąć się na samego Chrystusa. Każdy grzech jest niezwykle poważny, jednak szczególnie poważny jest grzech przeciw ciału, w którym zamieszkuje Duch Święty i które należy do Boga. Wobec tego mamy obowiązek używania go wyłącznie do wysławiania Boga. Aby unaocznić ogromne znaczenie świętości, apostoł przypomina nam, że jesteśmy obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni. Następnie, że nasze ciała są własnością Pana i jako połączone z Nim są zamieszkałe przez Ducha Świętego. Dalej, że należą do Boga, więc powinny być używane do wysławiania Go. Również i Pan jest dla ciała, a co za tym idzie, Bóg zbudzi je przy używaniu swojej potężnej mocy.